przerwa, moja żona coś wam powie. Powiem wam taką krótką rzecz. Uważam, że potrzebną. Myślę, czy to jest, dla mnie jest to rzecz oczywista. Dla wielu z was być może też jest to rzecz oczywista. Myślę, że może dla wszystkich i robię do tego zapobiegawczo. W wyniku różnego rodzaju bzdur znajdujących się w eterze ludzie i przyjmowania tych bzdur przez ludzi powstają chaosy i zamieszania w ludziach. Chcę, żebyście zrozumieli tą prostą rzecz, że w ogóle Bóg jest jeden. Ten sam Bóg, który jest opisany w Starym Testamencie, jest Bogiem Nowego Testamentu. Nie ma innych Bogów. To banalna prawda. Bóg, który stworzył niebo i ziemię, ludzi, rośliny, zwierzęta. Bóg, który wyprowadził Izraela. To ten sam Bóg, który przyszedł na świat jako Jezus. Jezus to Jahwe. Jahwe to Jezus. Rozumiecie? Kiedyś na szkole wiary tutaj uczyłem na temat imion Boga. Proszę, znajdźcie sobie moje nauczanie na temat imion Boga. Ja wiem, tam chyba 26 imion Boga, już nie pamiętam, jaki to był tytuł. Dlaczego mówię o tak oczywistej rzeczy? Dlatego, że o co chodzi z diabłem? Diabeł, jak to dzisiaj nasza koleżanka podkreśliła, to psycholog. To jest psychologizowana postać. I on jako psycholog świetnie wie, jak ludziom namieszać w głowach. Psycholog może być albo pozytywem w życiu człowieka, albo negatywem. To zależy. Wiecie. Diabeł zasadniczo jest w ogóle negatywny, więc on robi wszystko negatywnie. I też wie, że pewne oczywiste rzeczy, bo oczywiste rzeczy są najprostsze do przyjęcia i przerabia je w ludziach. Na czym polega zwiedzenie związane z tym, że Bóg Starego Testamentu nie jest Bogiem Nowego Testamentu? No na tym, że ludzie nie potrafią pogodzić w sobie tego, że ten Bóg Starego Testamentu to był krwawy Bóg, który zsyłał pioruny, trzęsienia ziemi, który zrobił wojny, krew się lała i trup się słał gęsto. No jak to ten Bóg Starego Testamentu może być tym dobrym tatusiem naszym? Co to za tata? Jak to jest możliwe? Problem polega na tym, że ludzie nie rozumieją, że Jezus przyszedł właśnie po to, żeby objawić Ojca, ponieważ nikt nie znał Ojca. Największym problemem na ziemi jest brak poznania Ojca. Ludzie nie rozumieją, kto to jest Ojciec. Dla ludzi Ojciec, tak? To jest taka postać, która przychodzi... Jezusiu. Moja córka ma 10 lat. I mówi tak. Jedzie samochodem i mówi... Jedziemy teraz samochodem i ona mówi tak. Jak ty wchodzisz rano i mnie budzisz, to mnie budzisz tak. Córusia, wstawaj, Sarusia, wstawaj, że śniadanko. Ja tak chodzę, no nie? A ona mówi tak, a ja tam leżę i chcę zrobić tak. O co chodzi? Mój przesłodzony ton był fajny, ale ten okres się kończy. Rozumiecie? Tu się zaczyna inny okres. Ona już niekoniecznie chce, żebym tak chodził za nią, proszę cię, niekoniecznie tak chce. Wiecie czemu?
bo ona dorasta. Inaczej się traktuje dziecko, jak jest takie, inaczej jak jest takie, a inaczej jak jest takie. A inaczej traktuje się syna, który waży 102 kilo, mój. I mnie podnosi. To się jeszcze inaczej traktuje, rozumiecie? Niezrozumienie ojcostwa jest tym, z czego wynikła ta herezja, że Bóg Starego Testamentu nie jest Bogiem Nowego Testamentu. Bo ojciec dla ludzi to jest takie coś... większość ludzi jest odrzucona zazwyczaj. Odrzucona, zaburzona, ma problemy z ojcostwem, sieroctwo w ich życiu się trafiło. I oni podświadomie pragną kogoś, kto będzie chodził przy nich i będzie im jakby uzupełniał to, czego nie mieli w dzieciństwie. Jak w dzieciństwie nikt nie głaskał, nie tulił, dla nich mieli, to oni szukają ciągle czegoś takiego w Bogu. I to w Bogu jest. Bóg cię tuli. Rozumiesz? Ja też tulę. Ta ręka, która tuli, w jednej sekundzie jest w stanie zamienić się w pięść, tak? I wbić do środka nos komuś, kto będzie chciał dotknąć moją córkę. W imieniu Jezusa. Tata. Ja jestem tata. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Jestem tatuś. Czy tatuś jest krwawy? Owszem. Jak najbardziej. Jak wiecie doskonale, bo myślę, że to wszyscy wiecie, że jedynym ratunkiem dla ludzi jest Chrystus. I niestety Bóg poza Chrystusem jest w ogóle nieprzyjazny dla człowieka. Bo od kiedy Adaś i Ewunia postanowili, tak, posłuchać tego troglodyty diabła, tak, i przez to zawalili całą imprezę, od tego momentu, niestety, tak, ale ludzkość zaczęła mieć napięku z Bogiem. I to nie dlatego, że Bóg się wkurzył, wcale nie dlatego, tylko dlatego, że oni w swojej mentalności odwrócili się od Niego i odeszli. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To człowiek opuścił Boga, a nie Bóg człowieka. To człowiek stał się wrogi Bogu, a nie Bóg wrogi człowiekowi. I teraz, żeby tą sytuację załatać, trzeba było Chrystusa. A do tej pory, dopóki Chrystus nie zszedł na ziemię, ten system wrogości między Bogiem a człowiekiem, zaznaczam, z winy człowieka, niestety trwał. I ten dobry tatuś, chcąc, nie chcąc, tak? Nie posiadał w ówczesnym czasie absolutnie żadnej siły przebicia, żeby dotrzeć do tych tępych łbów. Wiesz, jak wygląda mrowisko? Proszę bardzo, podejdź do mrowiska i spróbuj z twojej perspektywy teraz coś pogłosić mrówką. Staj nad tym mrowiskiem i powiedz: słuchajcie, mrówki, jak nie przestaniecie robić tego czy tego, to się wykończycie. One w ogóle cię nie rozumieją. Ty jesteś ty, a mrówki to mrówki. Tak było z Bogiem i z ziemianami. Dopóki Bóg nie zszedł na ziemię jako Chrystus, nie było łącznika. Chrystus to nic innego, jak zamienienie się Boga w tą mrówkę. On się zmienił w mrówkę, wszedł do mrowiska, porozumiał się z nimi, tak? Wyjaśnił im, o co kaman. O to chodzi. Poza Chrystusem Bóg jest postacią, która jest w ogóle nie do dotknięcia dla człowieka. Dlatego jak człowiek wydziwiał, tak, to się zderzał z czystą sprawiedliwością Bożą. Czysta sprawiedliwość. Rozumiesz, co tutaj chodzi? Taka sprawiedliwość. Nie kradnij. Tak? Nie kradnij na przykład. Takie coś. Nie wiem, co tu, daj tu jakiś przykład. Niewidzialna duchowa gilotyna. Wisi. Nie kradnij, tak? Człowiek mówi... Zobaczę. Urwało pazury. Kto zły? Bozia. Bozia nie urwała pazury. Bozia ci nie urwała pazury. Były ustanowione proste prawa. Ogień paszy. Woda topi. Przyciąganie ziemskie spowoduje, że rąkniesz o glebę, jak się rzucisz z góry. Prawa duchowe, ustanowione przed wiekami przez Boga. Rozumiecie, o co tu chodzi? Po co? Żeby to wszystko trzymać w jednej kupie.
Bóg nikogo nigdy nie karał. Bóg nie robił krwawych jatek. Bóg ustanowił zasady. Tylko tępy naród homo sapiens nie chciał się stosować. I wsadzał łapy pod gilotyny. Zabiję, zobaczę co będzie. Urwie ci łapę. Będziesz miał pretensje. I teraz przychodzi Jezus. Jezus wyjaśnia Boga. On wyjaśnia Boga. Wyjaśnia. Kieruje do Ojca. Mówi, Bóg jest tatą. Jakim tatą? Jakim? On nas bił zawsze. Nie bił was. Sami żeście woleli łbem o ścianę. Diabeł was dojeżdża jak burę suki. Całe życie. Zwalaliście to na Niego. Dzisiaj rano zamieściłem informację o jednym z głównych promotorów herezji, która mówi, że Jahwe to diabeł. O panu Sebastianie Stelmachu, który rozpropagował to na nasz kraj. Skontaktowałem się wcześniej z nim. Najpierw nie odbierał telefonu, potem napisałem mu SMS-a. Napisałem mu, jestem apostołem. Bardzo cię proszę, przestań rozprzestrzeniać te rzeczy, bo niesiesz śmierć. Odpisał mi, czyń swoją powinność. Twardziel. Twardziel. Zaraz będzie się modliła grupa wstawienników o to, tak, żeby zmienić. Chodzi o co? Jezus to Jahwe. Proszę was, nie przyjmujcie nigdy głupoty, którą przyjęło wielu ludzi. Ojciec nie zajmuje się tylko, żeby cię pogłaskać. Tatuś jeszcze musi cię wykarmić, a jeszcze musi cię wychować. Rozumiesz? Musi cię też ustawić, żebyś nie był kretynem. Rozumiesz? Mój syn do 14 roku życia dostawał ode mnie lanie na tyłek. I dzisiaj, mimo że jeszcze nie zna Jezusa, tak? Ale jest wypionowany. Wypionowany. Facet trzyma pion. Pion. Pamiętam, jak mając naście lat, burknął coś do mojej żony. Swojej matki. Tata. Życie za niego jestem w stanie położyć. Tata. Podszedłem do niego i mówię, posłuchaj, mówię, to moja kobieta. Nie chciej trafić na wściekłego samca. Nigdy do niej nie burknął więcej. Raz tata zareagował prawidłowo. Rozumiecie, o co chodzi? Tata nie powiedział, w porządku, napryw na matkę. Nie. Tata, chcę, żebyście zrozumieli, o co chodzi w funkcji ojca. Ojciec, tak, to nie jest obojętny, tak, romantyczny, popieprzony gagatek. Ojciec to ojciec, stworzyciel, ochroniarz, karmiciel, też tatuś, który tuli, tak, od 2001 roku. Ojciec w niebie, tak, przytula mnie. Karmi mnie i prowadzi mnie. I powiem wam jedno, nigdy mnie nie potępił, nigdy mnie nie poniżył, ale nigdy też nie przytaknął na moją głupotę. Nigdy się nie zdarzyło, że powiedział, nie ma problemu, Artur, tam idź na dziwki, jest łaska. Spoko. Nigdy od mojego tata tego czegoś nie usłyszałem. A ci ludzie, którzy twierdzą, że Bóg Starego Testamentu, to nie Bóg Nowego Testamentu, automatycznie wchodzą w miejsce, gdzie mówią, nie musimy pracować na całą, bo po co? Bóg nas kocha, za to jest z nami przez cały czas. Ja jestem przekonany o nieutracalności zbawienia. Za to też na mnie wieszają psy. Ja wiem, że jak ktoś się narodził z Bożego Ducha, to nie może pójść do piekła. Ja to wiem. Ale wiem, że jak ktoś nie pracuje nad sobą na ziemi, to będzie miał piekło na ziemi. Pójdziesz do nieba, rozumiesz? Cały? Unurzany? W światowym kale. I staniesz tam taki. Rozumiesz? Jedyna robota, którą dostaniesz, to się na oczyszczalni. Rozumiesz? Całe życie na oczyszczalni kosmosu. Chciałbyś?
pracować na oczyszczalni kosmosu? Proszę cię. Ten będzie miał te planety, ten będzie miał tamte, ty będziesz szafiarką kosmosu? Proszę cię. Bo nie chciałeś się zmieniać? Dlaczego? No bo ja miałem taką teorię, że ty to nie jesteś jachtem, jachtem gwiazdy. Pomyliłeś się. Proszę was, nie słuchajcie kretyństwa. Jest jeden Bóg. On jest Ojcem. Bo mamy Chrystusa. Dlatego możemy w Chrystusie zobaczyć Go jako Ojca. Dlatego Stary Testament czytamy przez pryzmat Nowego. Dlatego nie ma dla nas żadnego potępienia, oskarżenia, nic. Kiedy upadamy 500 tysięcy razy, to i tak możemy wstać, obmyć się w krwi iść dalej. Bez żadnego problemu. Rozumiecie? Ale to nie oznacza, że możemy wymyślać sobie fałszywe rzeczy.